Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Brusa Donatella. No i zaczynamy od transferów. Ciągle dostaję oferty wypożyczenia z Tenerife, z Elche i z jakichś innych po prostu słabych drużyn, które po prostu odrzucam, nie? Bo po co mamy przechodzić gdzieś, gdzie tutaj walczymy o mistrzostwo Ligi Drugiej i o Puchar Hiszpanii. Byłoby to po prostu bezsensowne, bezcelowe i po prostu głupie. Tak naprawdę mamy już prawie 3/4 sezonu przegranego, więc tak na oko mogę powiedzieć, że za 10 odcinków, może prędzej, poznacie kolejną drużynę, w której zagra Brusa Donatel. Ja już wiem, jaka to jest drużyna, ale jeszcze wam nie zdradzę. No i pierwsze spotkanie gramy z Lugo w śnieżnej atmosferze. Trochę rozpadało się znowu. Znowu będziemy jeździć chłopy na łyżwach. Zobaczymy, jak nam wyjdzie to spotkanie. W lidze, jak widzieliście, najlepszy bilans u siebie. Praktycznie wszystko wygrywamy. No wszystko wygraliśmy u siebie, zero porażki. Więc u siebie Forteca Majorki niezdobywalna. Tutaj rzut rożny miał Lugo, ale bramkarz Majorki obronił. No i my mamy rzut rożny. Co z tego wyszło? Parę główek. Jeszcze zamieszanie. Podanie do Brusa Donatella. Kiwka, kiwka. Uderzenie na bramkę. Bramkarz broni i dobitka. I dobitka kolegi z drużyny. Czy tam nie było samobójczego gola? Chyba tak. Ale Brus się cieszy razem z drużyną. O, podleciałem do zawodników rezerwowych. Takiego czegoś nie wiedziałem, że można taką cieszynkę zrobić. Widzicie? Fajne, fajna nowość. I zobaczmy, jak to wyglądało. No tak, zawodnik Lugo się poślizgnął na śniegu i sam sobie samobuja wbił. No ale trochę zasługi naszej tam było też, nie? 45 minuta do pierwszej połowy, 1-0. Czy sędzia zakończy tą pierwszą połowę właśnie w tej chwili? Jeszcze czekamy na ostatni gwizdek pierwszej połowy. No i mamy przepraszam. No i mamy ostatni gwizdek. No i lecimy dalej, druga połowa. Jakieś tam zmiany były bezsensowne. I tak im to nic nie da. 62 minuta, Brusa Donatel, kiwka. Zajście do środka, uderzenie. Bramkarz stał jak wryty. Salut dla kibiców. Ale czemu on tak stał jak wryty? Zobaczmy, gdzie ta piłka poleciała w ogóle. Tutaj było przejęcie. Tutaj było zejście do środka. Czy to pod nogami piłkarza przeleciało? Nie. No nie wiem. Bramkarz. No tak. Piłka w fazie uderzenia była zasłonięta przez zawodników. Więc dlatego chyba bramkarz nawet nie widział toru lotu tej piłki. I dlatego stał jak wryty. No i dobra, damy grę symuluj. Zagramy w następnym spotkaniu w pełnych siłach. Bo następne spotkanie mamy z Elche. A późniejsze, sami zobaczcie, kogo nam trafiło w Copa de España, w Sevilla. W Elche zagramy, no powiem, chwilę, zobaczymy. Jak nie strzelę szybciutko brameczki do pierwszej połowy, zobaczymy, jak ze zmęczeniem, to schodzimy, żeby mieć na Sevilla full naładowane bateryjki, to po prostu tam zagra na 100%, bo to już jest półfinał chyba, z tego co wiem. Tak, półfinał. W centrum uwagi Brusa Donatel, 23 bramki w sezonie, czy 22, nie dopatrzyłem. No i dobra, trzecia minuta, prawie już czwarta, Brusa Donatel na skrzydle, zejście do środka. Takie podanie, ej, to było anemiczne uderzenie. A była okazja bramkowa. Tutaj Brusa Donatel jeszcze faulował, ale nie wiadomo z czego praktycznie. Tam faulu nie było, ale dostaje żółtą kartkę. Więc trochę śmiesznie. No i 27 minuta. Prosimy o zmianę, bo żółta kartka, będziemy latać, zmęczenie już nas po prostu goni. Więc schodzimy w tym spotkaniu, ale ja te spotkanie rozegram całym zespołem, by nie było, że takie same symulacje w tym odcinku. No i spotkanie do pierwszej połowy kończy się remisowym wynikiem. Przechodzimy do drugiej połowy, a w drugiej połowie
Trochę się działo, muszę przyznać. Coś tam udało mi się zrobić. I 70 minuta, skrzydło Pereira. Pereira, dośrodkowanie i Bianchi oczywiście, z główki. Oczywiście Bianchi, czyli najlepszy zmiennik Brusa, a Donatella na boisku. Gdy Brusa zabraknie, Bianchi zawsze pomoże. Tak jak już mówiłem przedtem, Bianchi to jest naprawdę dobry napastnik. Nawet w karierze menadżera, jakbym przejmował drużynę jako jakąś słabszą, jakąś z ekstra klasy, to powiem wam, Pereira, Bianchi to byliby zawodnicy, których musiałbym po prostu ściągnąć do klubu, by grali, bo naprawdę mają potencjał i naprawdę są obiecującymi zawodnikami, jeżeli chodzi o umiejętności. No i spotkanie kończy się wynikiem skromnym, mamy ocenę 5-7, czyli badziewną. No i przechodzimy na to spotkanie, na które czekaliśmy cały odcinek. Sevilla. Gramy na stadionie El Libertador, czy jak tam się czyta. Szpaku Laskowski, oczywiście komentator poboczny w tle. Trochę kibiców Majorki jest na stadionie, jak widzicie. Czyli finał Villarreal albo Malaga. Obydwie drużyny, myślę, raczej równe. Więc nie zależy mi zbytnio na jakiejś drużynie z tych dwóch. Może Villarreal byłby słabszą opcją. Nie wiem. Na pewno będziemy musieli w finale walczyć do ostatniej sekundy spotkania, żeby po prostu wygrać, a nie puścić finał blamażem, bo tak daleko zajść, a przegrać finał, to naprawdę nie byłoby miłe. No i przechodzimy do pierwszej akcji. W 11 minucie Brusa schodzi do środka, jest faulowany i rzut karny. Kto będzie go wykonywał? Zaraz zobaczymy, czy dostanę szansę. Zobaczcie, po prostu go odepchnął na ciało, tak brzydko. Sędzia od razu to wygwizdał. O, patrzcie, Bruce Adnatel podchodzi do rzutu karnego. Czy go wykorzysta? Taki karny. Kurde, czy presja nie będzie większa? Dobra, ładnie na zielonym. I bramkarz obronił, ale mamy pecha. Dostaliśmy szansę rzutu karnego i nie wykorzystaliśmy go. Jeszcze rzut rożny, rozplanujmy go tak. Bruce Adnatel kiwka, zejście będzie do środka. Uderzenie, aj, uderzenie po bloku, ale mamy rzut wolny. Trzeba się zrehabilitować za ten rzut karny i strzelić tutaj brameczkę. Oj, tutaj ładnie to zrobili. Ładnie to zrobili. To miało być podanie do mnie, ale widzieliście. Tak to przekombinowali. Tak ta akcja z niczego, nie? Można powiedzieć. Tutaj jeszcze akcja trwa. Podanie do Brusa. 19 minuta. Zejście, minięcie zawodnika. Kolejny zwód i mamy uderzenie finezyjne, czyli odrobiliśmy bramkę. Odrobiliśmy bramkę, którą moglibyśmy strzelić właśnie w rzucie karnym. Zobaczcie, jak to pięknie udało się zrobić. Tutaj zawodnik minięty, tutaj kolejne minięcie i takim chyba finezyjnym rogalem. Było to rogal? Tak, był to rogal, ale bramkarz, patrzcie, na koniuszkach palców to prawie miał, ale piłka była puszczona prosto na słupeczek, by się odbiło od słupka i wpadło perfekcyjnie do siatki. Więc bardzo dobrze wymierzone. To jeszcze Bruce Adnatel próbuje coś wykminić. Bawi się z obroną, przeskakuje w ślizg. Schodzi do pola karnego i uderzenie, i powtórka z rozrywki, znowu bramka. Ale jak dziecinnie zawodnicy Sewilli zostali pokonani. Lecimy do naszych kolegów z drużyny, do Bianchiego i do... A właśnie tego drugiego nie znam nazwiska, niestety. Kibice Majorki szaleją, bo to 2-0 z Sevillą w półfinale. Ten wynik praktycznie daje nam już awans, chyba że naprawdę zrobimy ten blamaż i tutaj przegramy w półfinale z takim zapasem bramkowym. No to byłoby naprawdę... Nie byłoby to miłe. Ale myślę, że jest to niemożliwe, żeby oddać ten finał Sevilli.
Borus Anratel, bohater, ósma brameczkowy, Copa de Espanii. No i przechodzimy dalej do przerwy. 2 do 0. Jak najbardziej udane spotkanie, bardzo pozytywne. Oby było więcej takich. Jeszcze dośrodkowanie, 79 minuta. Tutaj jeszcze walczyłem o piłeczkę do ostatniej chwili. Ale mamy tutaj rzut wolny, patrzcie. Bruce Alan dostaje żółtą kartkę. Ja się pytam, za co? Nie wiem za co. I tutaj trener postanowił mnie chyba ściągnąć, bo zmęczenie, bo żółta kartka. Jestem potrzebny w następnym spotkaniu. Nie mogę tutaj dostać czerwonej, bo następne spotkanie może również być bardzo ważne. Ale tutaj jeszcze akcja, patrzcie, Pereira schodzi do pola karnego i uderza, i mamy bramkę. Co Pereira zrobił? Co w ogóle duet Bianchi i Pereira zrobili teraz? Zobaczcie, tutaj była taka akcja, przerzucenie ciężaru gry na drugą stronę. Pereira praktycznie był tam niekryty, wybiegł na pole karne na sprincie, bo ma 89 przyspieszenia, więc naprawdę minął obronę jak chciał. Uderzył strzałem finezyjnym i zdobywa trzecią bramkę w tym spotkaniu. Jest to naprawdę masakryczny wynik, masakrujący Sevillę. Więc jak najbardziej na plus. Rewanż, gramy u siebie. Rewanżu nie możemy przegrać. Byśmy musieli przegrać 4 do 0, przepraszam. Ale myślę, że takiego wyniku nie będzie, bo jest to niemożliwe. No, chyba, nie wiem. Nikt by nie musiał grać. Pusta bramka bez obrony. To jest już do wygrania. Jeszcze mamy najlepsze powtórki właśnie z tego spotkania. Możecie to zobaczyć wszystko jeszcze raz w zwolnionym tempie, jak to wyglądało. Tutaj ta akcja naprawdę była wyśmienita. Jakby to leciało światło bramki, na pewno byłaby brameczka. Tutaj Bruce Anratel, pierwsza bramka, ładnie to porobił. I patrzcie, to uderzenie naprawdę tego słupka było genialne. Tutaj kolejna akcja Bruce'a, to była bramka na 2 do 0. Również minął obronę jak dzieci. Bramkarz bezradny, rzucił się na piłkę, ale jej nie wyłapał. No i tak naprawdę jesteśmy w świetnej drodze do Mistrzostwa Ligi Drugiej. Jesteśmy na świetnej drodze do zdobycia Pucharu Copa de España, bo albo Villarreal, albo Malaga. Te drużyny są do ogrania. Wygraliśmy z Realem Madryt, powtarzam, to było naprawdę bardzo dobre osiągnięcie, co to dało skrzydeł. Więc myślę, jeszcze tak do 10 odcinków z Majorki maksimum i później przenosimy się do lepszej drużyny. Bardzo fajnej drużyny. Jednej drużyny, którą bardzo po prostu lubię. Jest to taka drużyna, w której warto zagrać w sezon 2. Sami zobaczycie, czy to będzie dobry wybór. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zostawić lajka na fejsie. Tam jest najwięcej informacji nowych dotyczących kanału. Trzymajcie się. Cześć.